Dobry wieczór. Witamy na konferencji prasowej po meczu 13. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Legia Warszawa. Stal Mielec, trener drużyny gości Kamil Kirejcz będzie do Państwa dyspozycji. Panie trenerze, poproszę o podsumowanie spotkania. No można tak powiedzieć, że niemożliwe nie istnieje. Dzisiaj ten wynik 3-1 na Legii, zwycięstwo Stali Mielec, no to dla nas jest bardzo ważny moment z perspektywy takiej, że no przegraliśmy ostatnie 4 spotkania ligowe, ale też mieliśmy takie mocne poczucie, że w tych spotkaniach nie odstawaliśmy od rywali. Wcześniej mieliśmy takie momenty, że pewnie pokonywaliśmy Śląsk, Zagłębie Lubin, Radomiak i, no i przytrafiła się taka seria właśnie przegrywania jedną bramką. W jakim stopniu musieliśmy zmierzyć się też z takim, powiedzmy, momentem mocno mentalnym. Musieliśmy pomyśleć, co zmienić, jak zagrać też z jakiejś perspektywy. Na pewno istotne były zmiany personalne. Też chcieliśmy dokonać jak gdyby rotacji zmian, ale też takich zmian, żeby nie zatrzeć takich struktur, którymi wcześniej jak gdyby graliśmy. I na pewno tutaj można powiedzieć, że to się mocno udało. Też tutaj decyzja właśnie taka powrotu, bo tak zaczynaliśmy sezon na pozycji dziesiątek, Domański, Wołkowicz, później dobrą formę zbudował Hinokio, ale ostatnia jego forma nie była najlepsza, dlatego wróciliśmy właśnie do takiego schematu, który pozwolił nam wejść, powiedzmy, punktami w sezon i to się opłaciło. Wydaje mi się, że byliśmy tak jakby mentalnie dobrze przygotowani, zdeterminowani. Mówiliśmy właśnie o tym, że samo zaangażowanie to jest tak za mało, bo na pewno w tych ostatnich meczach zaangażowani byliśmy, ale mieliśmy takie poczucie, że brakowało takiego konkretu, determinacji. Na pewno to się dzisiaj mocno nam udało. No mecz, ocena meczu na pewno wszyscy widzieli, że byliśmy bardziej zespołem, który bardziej bronił, tym zespołem, który bardziej próbował gry z kontrataku, ale też w zanadrzu mieliśmy takie momenty, że jeżeli uda nam się wejść na połowę rywala, nie tylko do kontry, ale gdzieś tam będziemy mogli budować momenty ataku pozycyjnego, to też jak gdyby z tego mieliśmy nie rezygnować i wydaje mi się, że kilka takich momentów było, szczególnie już przy prowadzeniu, kiedy prowadziliśmy 1-2-0, też dużo takich było dobrych momentów, kiedy czasami nie tyle pchaliśmy piłkę do przodu, co potrafiliśmy ją umiejętnie przytrzymać, właśnie taką złapać arytmię w grze. Wydaje mi się, że dosyć pewnie się czuliśmy. Legia w jakim stopniu dzisiaj tak naprawdę, z mojej perspektywy oceny spotkania, tak naprawdę była może nie wiem, nastawiona, ale też jakby ta nasza taktyka, nasza gra w obronie bardziej doprowadzała Legię do dośrodkowań. Tych dośrodkowań było dużo i można też odnieść takie wrażenie, że to było dosyć groźne z perspektywy tego, że w polu karnym był Pekard, ale wydaje mi się, że dzisiaj właśnie i Mateusz Matras i Berde Seling szczególnie w wielu sytuacjach takich powierzchnych sobie radzili. Wydaje mi się, że bardzo też istotną rolę odegrał tutaj Mateusz Kochalski w bramce, bo wydaje mi się zaraz tuż po wyjściu z szatni, chyba gdzieś tam powiedzmy w 48 minucie, Legia miała taką sytuację, gdzie Mateusz no świetnie to obronił, a za 2 minuty zdobyliśmy na bramkę na 2-0, także wydaje się, że to był też taki kluczowy moment spotkania. No i jak gdyby podnosimy się z kolan, też mówiliśmy przed meczem, że jeżeli są trudne sytuacje, to nie patrzymy, że leżymy na podłodze, tylko patrzymy w górę, bo też jeżeli trwa sezon, to tak naprawdę dla każdego zespołu gdzieś finał sezonu będzie szczytem, także mówimy, że chcemy iść do środka tabeli. No i te słowa stały się jakby wiarygodne, bo można gdzieś tam dużo mówić, tym razem nam się udało. Naprawdę z naszej perspektywy jest to coś bardzo istotnego, bo byliśmy w takim trudnym momencie mentalnym, ale po męsku sobie z tym poradziliśmy. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania? Proszę bardzo. Dobry wieczór, Kaczmarek Robert z Cieniu Jupiterów. Panie trenerze, gratulacje za zwycięstwo i to nad wielką, można powiedzieć, Legią i jeszcze u nich na ich boisku. A ja mam takie pytanie, jak pan ocenia dzisiaj występ Alvisa i Janu Zemsy? Alvis i Janu Zemsy, no bardzo pozytywnie, bo też jakby trzeba wiedzieć, że my z perspektywy tego, że tak naprawdę latem utraciliśmy bodajże no 17, może z tymi młodymi zawodnikami, którzy są wypożyczeni, aż 18 zawodników. I budowaliśmy zespół praktycznie u progu sezonu nowy, a później była sytuacja, że kilku zawodników dochodziło w trakcie i też po pierwsze, no Alvis jest zawodnikiem, który
jest reprezentantem Łotwy, ale też nie gra w takim systemie, jakim my gramy, także on potrzebował też wkomponowania się w drużynę, potrzebował wkomponowania w system. To samo dotyczyło Matthew Gulimiera. Wiadomo też, z jakiejś perspektywy dzisiaj nie grał w środku pola nasz lider do tej pory, Piotrek Wlazło, także tutaj układ Trąbka Gulimier dobrze się sprawdził, a Alvis na pewno, jego występ trzeba ocenić pozytywnie, bo z jakiejś tam perspektywy w tej formacji z prawej strony w obronie do niego też przesunięty został na tą prawą stronę półprawego stopera Bert Esseling. No i tam to dosyć dobrze wyglądało też tutaj poza dośrodkowaniami. Legia tam jakby nie stworzyła jakiejś sytuacji takiej, powiedzmy, która by otworzyła jej bramkę po podaniu takim, powiedzmy, prostopadłym. Wszystko? Jeszcze jedno pytanie. Dobry wieczór, trenerze Przemek Cynkiewicz-Heimierec. Gratuluję bardzo ważnego zwycięstwa. Jedno króciutkie pytanie. Piotrek Wlazło, to jest kontuzja? Jeśli tak, to na ile poważna? Piotrek Wlazło miał już kontuzję od jakiegoś czasu. Już powiedzmy przed przerwą na reprezentację grał z bólem, ale to jeszcze nie był taki ból, który, powiedzmy, żeby musiał grać na przeciwbólowych środkach, po prostu grał, zaciskał zęby i grał. W pewnym momencie w przerwie na reprezentację mało trenował i wydawało się, że do meczu z Wartą może dojdzie, bo zdecydował się mimo wszystko zagrać 45 minut w sparingu z Wisłą Kraków. Niestety tam coś się takiego stało, że ten uraz mu zaczął bardziej dokuczać. Z jakiejś perspektywy wziął środki przeciwbólowe i zagrał w meczu z Wartą, w tym przegranym z Wartą meczu. I, no i tutaj w tygodniu rozpoczął te treningi i tak naprawdę zszedł z treningu, powiedział, że no nie ma to sensu, że trzeba coś z tym zrobić, trzeba gdzieś to wyciszyć. Są to sprawy ścięgna Achillesa. Wydaje mi się, że to trochę potrwa, bo jednak żeby to nie przeszło w coś przewlekłego. Mi się wydaje, że w tej chwili Piotrek musi usilnie zwrócić uwagę na to, żeby to wyleczyć, a my musimy sobie radzić w tym układzie, jaki mamy. Też w jakim stopniu musimy zwrócić uwagę, może mało w tej chwili gra, ale też Rafa Santos, który też miał spore zaległości, powoli też go wprowadza na odpowiednią intensywność, jeżeli chodzi o motorykę, i być może w najbliższym czasie on też się włączy tutaj do gry w środku. Jakub Seweryn, Sport.pl. Ta interwencja Kochalskiego, której pan wspomniał, to aż zwróciłem uwagę, to była dosłownie przed tą akcją na 2-0. Odzyskaliście piłkę i poszliście na 2-0, co było tak naprawdę kluczowe w tym wszystkim. Ale chciałem zapytać o to, bo przed wami jeszcze jeden bardzo trudny wyjazd teraz do Białegostoku. Pana zdaniem to będzie łatwiejsze, trudniejsze, czy może równie trudne spotkanie co dzisiaj? Przede wszystkim będzie inne, bo też jakieś perspektywy, no trzeba jasno powiedzieć, że też nie ma co obrażać. No przegraliśmy 4 mecze, też wszyscy sobie zdawali sprawę, że no 4 mecze przegrane, wyjazd na Legię, wyjazd na Gielonię. Przede wszystkim, jak rozmawialiśmy na początku tygodnia z zawodnikami, to mówiliśmy, no, rozdzielmy te mecze. No nie jedziemy na Legię grając na Legię, nie jedziemy grać z Legią i z Jagiellonią. Także mówię, najpierw Legia, a później postaramy się myśleć o Jagiellonii. Także na pewno to spotkanie w jakimś stopniu dla nas będzie pozytywne, te emocje, że będziemy mogli się przygotowywać w takim komforcie do tego spotkania, ale wydaje mi się, że no na pewno też będziemy starali się zawalczyć, bo wydaje mi się, że no chcemy iść w górę, no nie chcemy być w dole tabeli, bo to nie jest dobre, chcemy punktować, także będziemy w tym kierunku podążać, a to, co pan na początku powiedział o tej interwencji Kochalskiego. Czasami tak bywa w piłce, bo w poprzednim meczu z Wartą Domański trafia w słupek, a za chwilę Warta strzela bramkę. Tak, tego piłka czasami jest właśnie taka kluczowa w niektórych momentach, że trzeba obronić, za chwilę strzelić. Także no dzisiaj to przede wszystkim poszło w naszą stronę, bo wydaje mi się, że też z jakiejś perspektywy, ja nie mówię, że wszystko było idealnie, ale czasami tego szczęścia też trochę brakuje i jest potrzebne. Czy są jeszcze pytania? Proszę. Ja bliżej. Nie, jeszcze, okay. Dzień dobry, Ernest Bartoszewski, firma Stas Perform. Wspomniał pan słowo szczęście, dlatego mi się nasunęło i chciałem zapytać właśnie, bo przed pierwszą bramką wydawało się, że Legia państwa zje po prostu. Tutaj były ostre ataki i wydawało się, że to jest kwestia czasu, kiedy stracicie pierwszego gola. Tymczasem po strzeleniu przez was pierwszej bramki sytuacja się odwróciła i chciałem zapytać, no ile to właśnie kwestia jest szczęścia, a na ile mądrego zarządzania wynikiem po prostu.
No wydaje mi się, że ja mówię jakby o szczęściu ogólnie mówię nie w kontekście jakby meczu, ale o takim jakby rozdawaniu powiedzmy takiego losu w kontekście gdyby kilku spotkań, że gdzieś to jest istotne. Wydaje mi się, tak zgodzę się z panem, że ten mecz na początku wyglądał trochę tak, że Legia mocno siadła na nas, ale to tylko jak gdyby z czego korzystała, to ze stałych fragmentów, rzutów rożnych, rzuty wolne z boku, z dośrodkowań. I wydaje mi się, że no to było kluczowe, że to przetrwaliśmy. To był taki pierwszy moment, że złapaliśmy taki moment mentalny. Później jak pojawiły się pierwsze wyjścia z kontrą, takie jak chcieliśmy, że bo naszym założeniem było przede wszystkim po odbiorach też i Trąbka i Gulimier nie tyle podaniem szukać kontry, co mieli jakby wprowadzać te piłki wyżej do skupienia i później szukać strefy wyższej albo za plecami, albo z pozycji dziesiątek. I wydaje mi się, że no tutaj jak gdyby nabieraliśmy takiej pewności. No tak w piłce bywa, czasami trzeba grać na Legii, tak? Tutaj z perspektywy Legia 6 spotkań, tylko jedna porażka z Rakowem, wygrała też z Aston Villą, także no wiedzieliśmy, gdzie przejechaliśmy, także tutaj też chcieliśmy trochę tak jakby wrócić do takich kwestii, że trzeba trochę więcej w defensywie pocierpieć, no bo tak naprawdę takie jak graliśmy mecze wygrane z Zagłębiem Lubin czy Śląskiem, to pokazaliśmy więcej walorów ofensywnych, przesuwając je do takich mocnych granic, no zaczęliśmy tracić głupie bramki, dlatego wróciła taka konsekwencja, dyscyplina całego zespołu, także wydaje mi się, że dobrze zarządzaliśmy tym meczem, nie tylko z pozycji meczu, ale z pozycji tego tygodnia, kiedy rozpoczęliśmy przygotowania po 4 porażkach meczu z Wartą. Dobry wieczór, panie trenerze. Antoni Abramski, Eagle. Tak na gorąco, bez analizowania tego spotkania, czy jest coś, co się panu rzuciło, że Stali nie wyszło w tym meczu? Dziękuję. Czy wydaje mi się, że zrealizowaliśmy swoje jak gdyby założenia. Oczywiście były jakieś takie momenty, że ktoś jak gdyby coś gdzieś tam nie do końca dobrze zrobił, no ale to takie były pojedyncze momenty, no w piłce tak bywa, że ktoś się poślizgnie, ktoś straci piłkę. No Hinokio też wszedł na zmianę, miał podnieść tutaj taką powiedzmy naszą strukturę, utrzymać to tak naprawdę tuż po wejściu stracił bardzo łatwą piłkę na przedpolu. Zresztą musi Koki tutaj naprawdę zwrócić uwagę, bo w meczu z Wartą też dużo takich nonszalanckich strat, które niestety nam nie pomagały. Tutaj w jakim stopniu stracił piłkę i Legia mogła bardzo szybko, było blisko strzelenia bramki, ale za chwilę oddał nam to w drugą stronę, zdobywając bramkę. Także no tutaj brawa dla zespołu, bo zrealizowali taktykę, można powiedzieć, praktycznie no w pewnym wymiarze. Nie widzimy już więcej chętnych do zadawania pytań. Dziękujemy bardzo za moją drugą część konferencji. Dziękuję.